Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam Cię w ostatnim odcinku Polska versus EA FC 24. Dzisiaj zagramy w tym ostatnim już meczu w tej serii z Norwegią. A skład zaproponował do tego meczu Daro. Oprócz Dara była jeszcze jedna propozycja, natomiast Daro był szybszy, więc stwierdziłem, że no nie będę wybierał, po prostu weźmiemy ten, który był wcześniej. Tak będzie chyba najsprawiedliwiej też. Jeśli chodzi o skład na ten mecz, wygląda to następująco. Formacja 4-4-2 z Bułką, Bereszyńskim, Kiwiorem, Pedą, Kędziorą, Grosickim, Struskim, Zielińskim, Keszem, Buksą i Świderskim. Natomiast nie było tutaj Kesza, więc zastąpiłem go Frankowskim. I nie było jeszcze Bereszyńskiego, którego zastąpiliśmy Bochniewiczem. Tak to, słuchajcie, wygląda. Jedyna zmiana, którą jeszcze tutaj dokonamy, to to, ażeby kapitanem był Grosicki, tak jak było w komentarzu. No i całą resztę zostawiamy tak jak jest. Nie będę przedłużał, słuchajcie, jako że to jest ostatni odcinek tej serii. Zaczynamy sobie ten mecz. Oj, seria ostatnich 6 zwycięstw napawa optymizmem. Zobaczymy, co to, słuchajcie, będzie. Natomiast powoli zastanawiam się nad jakąś nową serią. Wiem, że pisaliście o karierze piłkarza. Natomiast zastanawiam się też nad jakąś może konkretną ligą. Może Premier League, może La Liga. Co byście proponowali? Jaką drużynę ewentualnie, którą możemy zrobić taką właśnie serię jak Polska versus? Tylko żeby to też nie była najlepsza drużyna w danej lidze. Bo wiecie, to ma być pewnego rodzaju wyzwanie, nie? Mimo wszystko. No i co? Lecimy. Zaczynamy, słuchajcie, pierwszą połowę. No, widzę, że Haaland tutaj jest już gotowy. Wypadałoby go tak delikatnie podkosić na samym początku, ale no może nie będę taki chamski. Odegaard. Oj, Arunsen. No dawaj, 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 dawaj. Odegaard jeszcze przy piłce, ale jest tutaj Struski. Dobrze, Struski. Struski jeszcze. Odegranie do Świderskiego. Świderski do Buksy na dobieg. Buksa. Oj, 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 jak to wpadło. Co tu się wydarzyło? Druga minuta meczu. Już mamy otwarcie tego wyniku. Już mamy 1-0. Co jest? Halo, halo. No to mi się podoba. Jestem trochę zaskoczony. Oj, oj, oj. No tak zacząć ostatni mecz tej serii. No takim błędem obrońcy. No takim błędem obrońcy. Oj, 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 no napawa to optymizmem, ale zobaczymy, bo bywały już w tej serii takie mecze, gdzie wygrywaliśmy na samym początku, a finalnie nie dowodziliśmy wyniku, więc wolałbym nie zapeszać mimo wszystko. A tymczasem Haaland do Solbakena. Solbaken, oj, tutaj już faulowany, jeszcze Meling. Meling, ale jest przy nim Peda, dobry odbiór, tak jest, brawo Peda, brawo. Dobrze, do Frankowskiego. Frankowski jeszcze do Buksy. Buksa będzie wybiegał w pole karne, sam na sam. Buksa strzał z daleka, ale Nyland broni to. Oj, 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 no plan był dobry, tylko z wykonaniem coś nie wyszło. Jeszcze Strandberg do Ozdigarda, Ozdigard do Berga, Berg do Odegarda, Odegaard do Sorgolda. Oj, ale dobrze, Struski jest tutaj. Jeszcze Buksa. Odegranie do Grosickiego. Grosicki jest wrzuta. Jest strzał Świderskiego i mamy 2-0. Co jest? Ależ to ładnie rozegrali tam. Oj, oj, oj. No, coś pięknego, no trzeba przyznać. Kolibka, no taki ostatni mecz nam się szykuje. No nie chciałbym, żeby to też było tak, że będziemy teraz strzelać 15 bramek w tym ostatnim meczu, ale faul tam w środku pola, ale sędzia nie przerywa. Jeszcze Struski. Podanie do Zielińskiego, Zieliński do Frankowskiego, Frankowski. Frankowski do boku, do Grosickiego, Grosicki. No, Grosik dał się ograć. No i Struski z żółtą kartką za ten nieładny faul w środku pola. No, należało się, no ale no co zrobisz, no taka sytuacja. Wyszło to wyszło, Frankowski. Dobrze, do Świderskiego, Świderski. No, plan był dobry, wykonanie było słabe. No i wyszło jak wyszło. Tymczasem Haaland przy piłce. No i Norwegia konstruuje ten kontratak. Jest Sorlund. Sorlund będzie wychodził. No i jeszcze tu Bochniewicz, ale fauluje to nieładnie. Ale chyba tym razem bez kartki. No i Odegaard. Odegaard na granicy 16. Będzie wrzucał. Oj, Sorlord, ale na całe szczęście nie trafia. Dobrze, dobrze, dobrze.
Półka od bramki do Bochniewicza. Bochniewicz ładnie tam wydryblował. Jest tu też Kiwior. Kiwior do środka, do Zielińskiego. Zieliński jeszcze z buksą. Buksa petarda z daleka, ale trochę ponad poprzeczką. No plan dobry. Strzał też nawet dobry. No tylko troszeczkę więcej precyzji by się przydało. Ale jeszcze tutaj Arunsen z Bergiem. Berg. Oj, do Haalanda. Haaland do boku, do Sororda. Już mi się język plącze. A ten wychodzi na wrzutkę. Jeszcze Kędziora do Bochniewicza. Bochniewicz z Pedą. Peda z Bułką tutaj zagrał. No, no tak niebezpiecznie dość to zagranie. To jest Peda, przy nim Haaland. No, musi uważać. Musi uważać, ma nie... nie słabego przeciwnika przy sobie. Oj, 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 ładnie, ładnie. Dobrze, jeszcze Frankowski. Frankowski wrzuca. Jest tam Grosicki. Grosicki. Umówmy się, no nic z tego nie miało prawa wejść. Jeszcze Solbakken. Arsenem. Arsen. Oj, Struski tam. No, oj, 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 ależ podanie Grosickiego, go! Ja pierdolę! O Jezus! O Boże! Co to był za strzał? Ja nie wierzę w to, nie? No przecież plan był dobry, no. Wykonanie było tragiczne. Wykonanie było tragiczne, ale jest tutaj Grosicki, ale Sorlord trochę wyższy. Jeszcze Berg z Haalandem, Odegaard, no. Mocno tutaj zagrywają. Jeszcze Haaland wypuszcza tutaj Solbakkena. Solbakken. Oj, oj, oj. No niedobrze. Jeszcze Odegaard. No i mamy 2-1. Oj, oj, oj. Ależ tutaj rozegrali nam obronę. No ale dobrze, dobrze. W końcu coś się dzieje w tym meczu. A nie tylko jednostronne widowisko. Brawo. Dobrze, jeszcze Peda przy piłce. Oj, strata na Solbakkenie. No, niedobrze, niedobrze. Jest Haaland, ale jest też Kiwior. Dobry wślizg, ale niedobre wykończenie. Odegaard strzela, ale jest tutaj Marcin Bułka. Brawo! Brawo, Buła. Dobrze. Teraz kontratak. Struski. Struski jeszcze próbuje, ale nic z tego. Bochniewicz. Dobrze, do Grosickiego. Grosicki tu jeszcze próbował z Buksą, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze próbują. Arsen. Oj, do Solbakkena. Solbakken. Do boku, do Mellinga, Melling. Melling jeszcze z Solbakkenem, jeszcze Haaland, ale Bochniewicz to przejął. Jest jeszcze Odegaard, jest Marcin Bułka, dobrze, brawo. Peda, do boku. Do Frankowskiego, Frankowski. Będzie próbował, oj, oj, oj. Ostigard szybszy przy tej piłce. Jeszcze Sorlord. Jeszcze, jeszcze, panowie, oj, oj, oj. Niebezpiecznie, niebezpiecznie na ten ślizg. Trzeba uważać. Kędziora, co ty zrobiłeś teraz? Ja nie wierzę w to. Co to było za podanie? On nie wiem, tam zgubił swoje nogi czy co? Dobra, trudno, no teraz trzeba to odrobić, słuchajcie, no jest 2-2. Dobrze, Frankowski, brawo. Brawo, 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 a teraz trzeba się ruszyć do przodu. Jeszcze Frankowski. Poluje tą piłkę, jest tutaj Grosik. Mocno, ale Nyland broni to. Ajajaj. No plan dobry był, Kamil, plan był dobry. Jeszcze na krótko, rozegrajmy to. Jest Zieliński, Zieliński wrzuca. No ale do kogo? Tam nie ma nikogo, komu można było to wrzucić. Jeszcze Haaland, a przepraszam, Odegaard. Odegaard do Mellinga. Melling, Melling, ale już tutaj przy nim obrońcy. Brawo, Kiwior, brawo. Ale chyba z faulem. No ale dobra, najważniejsze jest zatrzymany ten atak. Brawo, Grosik, ale mogłeś opanować mimo wszystko tą piłkę, no. Mogłeś opanować mimo wszystko. Brawo, Franko, kurwa. Co to było, nie? Co to było? Frankowski, co ty robisz? Ostigard. O, rozegranie do Arunsena. Arunsen z Odegaardem. Odegaard. Oj, 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 niedobrze. Arunsen jeszcze. Jest tu Haaland. Haaland. No, Solbakkenem. Oj, Solbakken tam faulowany. No i mamy żółtą kartkę dla Patryka Pedy. Oj, oj, oj. No wyciął go, ale całe szczęście, że tylko żółtko za tą sytuację.
Bo to już tak na skraju, Trzeba uważać na takie sytuacje. Odegaard strzał, ale na spokojnie Kędziora to przyjmuje na swoje nogi. No i wyruszamy, słuchajcie, z kontratakiem. Dobre podanie do Frankowskiego. Frankowski. Tylko, że on nie ma z kim. Frankowski na dobieg do Świderskiego. Świderski wbiega w pole karne. Świderski, oj, coś ty zrobił. Oj, oj, oj. Dobrze chciał, ale no nic nie wyszło z tego, no. Nic nie wyszło tak, jak powinno, ale jest jeszcze tu Haaland. No i chyba, a nie, przepraszam, to nie faul. To koniec pierwszej połowy, moi drodzy. No i trzeba tu jakieś zmiany porobić, bo za dużo tych żółtych kartek. Truskiego byśmy wymienili może na Szymańskiego, tylko jego wtedy byśmy przesunęli sobie troszeczkę bardziej do środka. I tak zastanówmy się, co jeszcze można tu zmienić. Wieteska jest, ale nie ma za kogo. Za to Zalewskiego możemy wrzucić tutaj. I tak też zróbmy. I na razie na tych zmianach poprzestańmy. Zobaczmy, jak to wpłynie na cały obraz gry. A tymczasem zaczynamy drugą połowę, moi drodzy. Także let's go. No Kędziora, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że on przy tych driblingach tu jakby się słaniał na nogach, nie? No chłop ledwo żyje. Solbakken, i jeszcze tu Grosicki. Jest jeszcze Haaland. Znowu do Solbakkena. Tym razem Rayor. Rayson, przepraszam. Jeszcze Sorlord. Solbakkenem. Sorlord! Oj, 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 no było blisko. Panowie, no nie możemy tak dawać. Nie możemy tak dawać. A tymczasem rozpoczynamy ten atak. No i Zalewski traci piłkę. No i tyle z tego ataku. Jest jeszcze Arunsen. Arunsen, dobrze, Kiwior, brawo! O to... No nie o to chodzi, no. Kurwa. Miało być dobrze. Jest tu jeszcze Haaland. Strzał obroniony. Jeszcze Kiwior to wybija głową. Oj, oj, oj. No taką setkę to wyratował. Oj, oj, oj. No brawo, brawo, Kiwior. No o to chodzi. No za to ci płacimy. No brawo, brawo. To byśmy chcieli oglądać. Takie interwencje. No jeszcze Haaland, ale jest tu Bochniewicz. Dobrze. Jest jeszcze też Grosicki. Grosicki. Grosicki na wypuszczenie do Świderskiego. Świderski, on nie ma za bardzo z kim, ale jest tutaj jeszcze Szymański, który niestety traci tą piłkę. No i mamy kontratak Norwegii. Thorlord z Odegaardem. Odegaard do boku, do Solbakkena. Solbakken do Haalanda na dobieg. Haaland strzał, ale Marcin Bułka tutaj interweniuje. Brawo, Marcin, o to chodzi. Jeszcze Solbakken z Haalandem. Jeszcze jest tutaj Zieliński, który blokuje. Jeszcze Bochniewicz zabiera to Solbakkenowi spod nogi. Brawo, brawo, brawo. Oj, oj, oj. A tu nie było... Co jest? Tam nie było spalonego? Ależ oblężenie na bramce. Co tu się dzieje? Dajcie się na grze skupić. Halo, ja nie nadążam komentować. Solbakken. No, jeszcze tu faulowany, ale do Arunsena. Arunsen z Bergiem. Berg strzał, ale Bułka broni to. Brawo. O kurna. Ależ tu się dzieje. Ależ tu się dzieje. Bo trzeba się wziąć w garść, panowie. Jest Berg. Berg, podanie do środka, do Arunsena. Arunsen z Sorlordem, ale Bułka broni to. Jezus, Marcin, co ty robisz? Co ty robisz, Marcin? Oby tak częściej. Ale jest tu Zalewski, jeszcze Haaland, Kędziora i Bułka. Oj, dobre trio, ale trzeba uważać. Grosicki. Grosicki do Szymańskiego na dobieg. Szymański. Szymański, on nie ma z kim, więc kiwa sam ze sobą. Ale jest jeszcze Kędziora. Kędziora do Grosickiego. Grosicki. Grosicki będzie wrzucał. No ale Melling był tu szybszy. No i mamy rzut z rogu, moi drodzy. I trzeba by było wprowadzić jakieś zmiany, bo widzę, że już na przykład Grosicki ledwo biega. Więc myślę, że Wszołek za niego by tu się nadał jak nikt. Zastanawiam się jeszcze nad zmianami tutaj. Może Świderskiego za Zielińskiego. Świderskiego wrzućmy sobie na... Nie na PPO, na SPO bym chciał go wrzucić. Czemu nie mogę na SPO go wrzucić, a mogę na SP? Kurwa, no. Dobra. Aha, bo może bliżej środka wtedy. No nie, no to nic nie zmienia. Co jest? Zielińskiego byśmy zmienili sobie za Milika. I tak patrzę, zostały nam... Czekajcie, ile zmian nam zostały? Jedna zmiana nam została. Oj, oj, oj.
Kurna, niedobrze, bo z jednej strony chciałbym zmienić obrońcę, a z drugiej strony przydałby się jeszcze napad trochę. Ale mamy świeżego Szymańskiego, więc może nie będzie tak źle. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, no. Najwyżej, słuchajcie, najwyżej. Grosicki strzeli, Frankowski będzie zaczynał na krótko do Szymańskiego. Szymański wrzuca! No i tam buksy trochę zabrakło jednak mimo wszystko. Jest jeszcze Sorlord, jest Odegaard. No panowie, ale to trzeba... Dobrze, Bochniewicz, brawo! Jeszcze Milik, co ty żeś podał teraz, Arek? Co ty żeś teraz podał? Jeszcze Sorlord i faulowany tam w środku pola, ale jest też Odegaard. Odegaard do boku, do Solbakena. Solbakken zbiega w pole karne. Jest gol, strzał, ale poprzeczka ratuje tą sytuację. Oj, 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 jest Milik. Oj, chyba z faulem. O, ale dobrze, nasz faul, to tyle dobrze. Szymański, do Świderskiego. Fiderski. Fiderski, no prawie, prawie. Jeszcze Odegaard. Odegaard z Solordem, Solord do Haalanda, Haaland do Solbakkena. Jeszcze zagrywają tutaj Berge. Przerzuca tam do Ryersona. Ryerson wrzuca. No ale jeszcze, panowie. Sędzia przerywa grę. Rozpoczną poszkodowani Polacy. O, dobra. Już myślałem, że rzut karny. Do tego byśmy chyba nie przeżyli jeszcze w tej minucie. Dobrze, Zalewski, brawo. Ładna kiwka, jeszcze Zalewski. Zalewski, bokiem boiska. Zalewski, oj. No, plan był dobry na Melinga. Ej, ale to nie wyszło, co jest? Ja myślałem, że to jest out. Oj, 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 ale nas tam porobili. Meling, Meling. Meling do Haalanda, Haaland. Jeszcze z Odegaardem, Odegaard strzela, ale Marcin Buka broni to. Oj, 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 co ten Buła ma za mecz? No ratuje naszą sytuację, ewidentnie. Elsoni. Jeszcze odegranie do Berge. Berge do Aronsena. No nie! No nie! Oj, oj, oj. No niedobrze. No tu trzeba skonstruować jakąś akcję w końcu. Trzeba coś strzelić. Czołek z Milikiem. Milik. Milik jeszcze, ale tam faulowany, ale jest za to Buła. Przepraszam, Buksa. Jezu, już mi wszędzie Buła jest. Jeszcze Milik! Milik! Ale Nyland broni to, no nie! No nie, panowie! Frankowski będzie wrzucał. Jest tam Marek Milik. Milik głową prosto w słupek! Kurwa! Wszystko było poprawnie zrobione. Tak dobrze, taka wrzutka! Tylko to wykorzystać, tylko do bramki to strzelić, no. No i wyszło jak wyszło. Eliusi. No, jest tu Ryerson. Jeszcze Haaland, Berge. Odegaardem. No gdzie są wszyscy obrońcy? Jeszcze Haaland. Haaland, odegranie do tyłu. 4-2. Co tu się dzieje w tej drugiej połowie? Co tu się dzieje w tej drugiej połowie? Ja rozumiem, 7 zwycięstw z rzędu, to by było za dużo. Ale no kurna, to jest jednak ostatni mecz. No Wszołek, kurna. Co ty za drewno grasz? Jeszcze Wszołek z Milikiem. Milik traci tą piłkę. No kurna, panowie. Weźcie się w garść. Bo wygląda to tragicznie. Żeby nie powiedzieć, że żałośnie wręcz. Meling. Jeszcze Meling, ale dobrze Bochniewicz. No i traci tą piłkę Haaland. Oj, 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 no jeszcze Kędziora. Brawo, do Wszołka. Wszołek, no tu musisz z Milikiem zagrać. Ale ten Milik mógłby już wybiegać. No jeszcze do Szymańskiego. Szymański jeszcze przy piłce. Jest też Wszołek, jeszcze z Milikiem. Milik, Milik do Wszołka. Wszołek, pole karne. Wszołek, odegranie do tyłu. Do Buksy, który nie trafia. To mógł być, to mogła być nasza ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. Ja wiem, 4-2, ja wiem, ale to mogła być ostatnia szansa na wyrównanie. No jeszcze, jeszcze, panowie, Kiwior, no brawo, dobrze, no ale no nie tak, Buksa, co ty robisz? No i koniec, słuchajcie, i koniec, no można to powiedzieć wprost, koniec. Jakby się to nie skończyło, koniec.
Walczyłem jak lew, no. Walczyłem jak lew. Koniec meczu, w którym Polacy schodzą jako przegrani. Nie był udany mecz. Widać było, tak szczerze mówiąc, że drużyna zmaga się sama ze sobą przez większość spotkania. Oj, oj, oj. No, smutna ta końcówka serii, smutna ta końcówka serii. No, ale po tylu wygranych, no musiał przyjść ten jeden rywal, który nas rozgniótł. Dosłownie rozgniótł. Oczekiwane bramki 6-4. Czyli i tak byśmy przegrali. Aj, 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 karamba, no. No, słabo poszło, słabo. Słabo, aż mi smutno teraz. Natomiast słuchajcie, jest to ostatni odcinek tej serii, więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i jeśli nie subskrybujecie, to w końcu zasubskrybujcie, to jest ten czas, to jest ten czas. No i oczywiście przypominam też do zostawienia komentarzu, informacji, jaką ligę byście proponowali na taki właśnie mecz drużyna versus. Może byśmy coś wybrali, może jakaś Premier, może jakaś La Liga. Może jakaś Serie A. Tylko żeby to też nie były topowe drużyny. Żeby to też nie były topowe drużyny, no bo wiecie, to ma być wyzwanie, tak jak już mówiłem zresztą, nie? Natomiast słuchajcie, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten odcinek i tą serię. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. No i co, zapraszam was do kolejnych serii z EAFC 24. Trzymajcie się, cześć.